A, wróciłeś. Jak? Czekaj, bo jeszcze tego pomieszczenia nie przetrzymałem w sumie chyba. A nie, przetrzymałem, dobra. A, wróciłeś. Jak? Czy to ten medalion, o którym wspominałeś? Tak, to jest twój klucz. Zabierz mnie na zbocze góry, a pokażę ci, jak działa. W porządku, ruszajmy. O, dobrze. Pomóż mi. Postaram się nas... zbytnio nie spowalniać. No to jesteśmy na miejscu. Daj mi medalion. Zobaczymy, czy pamiętam, co z nim trzeba zrobić. Widzisz? Można przy nim manipulować w ten sposób. I proszę bardzo, klucz. Skąd wiedziałeś, jak to zrobić? Niewiele jest na świecie takich kluczy, ale kilka widziałem. Gdy znajdziesz właściwą kombinację, to się po prostu czuje. Ciężko to wyjaśnić. A teraz przekonajmy się, czy zdołamy otworzyć te drzwi. Powinno być miejsce, do którego pasuje. Cóż ja bym dał, żeby tylko obejrzeć tę salę w pełnej krasie, tak jak ją zbudowano. A jednak pośród lodów i śniegów wciąż widać pozostałości dawnego piękna. Musisz być czujny, bracie. Przepraszam. Co powiedziałeś? Jestem nieco roztargniony. Wybacz. Te rzeźbienia powstały niedługo po śmierci Andrasty. Być może ujawnią nam jakieś nieznane fakty z jej życia. Potrzebuję więcej czasu na dokładne zbadanie tych posągów i rzeźbień. Chcesz tu zostać? Na pewno jest bezpiecznie? I tak nie mógłbym za tobą nadążyć z powodu ran. Raczej nic mi nie grozi. Nie ma tu nikogo z wioski. Idź. Nic mi nie będzie. Może moim przeznaczeniem było jedynie doprowadzenie ciebie do urny. Czy jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć o świątyni? Została wzniesiona, aby chronić urnę przed tymi, którzy chcieliby ją ukraść lub zniszczyć, czyli przed Imperium Tewinter. O jakich niebezpieczeństwach mówimy? Nie jestem pewien. W takich sprawach legendy nigdy nie są zbyt precyzyjne. Tylko wiernym dane będzie ujrzeć święte prochy. Niewiernych czekają jedynie śmierć i nieszczęście. Wzrok Stwórcy padł na miejsce ostatecznego spoczynku Andrasty. Opłakuje swą umiłowaną i wzmaga się w gniewie na tych, którzy ją zdradzili. Więc to gniew Stwórcy powala ludzi? Tak głosi legenda. Być może rzeczywiście tego miejsca pilnuje sam Stwórca. Gdy jednak zaczniesz czytać między wierszami, zrozumiesz, że to zwyczajna prawda ukryta pod płaszczykiem hiperbol i metafor. Nikt nie chciałby usłyszeć, Willy przez wiele lat mozolił się, aby udoskonalić niezwykłe maszyny, których zadanie polega na wbijaniu ostrych kołków w tylne części ciała nieproszonych gości. Pułapki. Chyba lepiej, żebym tu został, nie sądzisz? Postaram się nie wpakować w żadne tarapaty. Będę tutaj, gdybyś mnie potrzebował. A teraz potrzebuję czegoś, na czym mógłbym pisać. Jest klimacik tutaj.
Pytałeś, więc odpowiadam. Nie idź, historia mówi o bogactwie, lecz nie ma w niej imion. Ani nie wspomina o tym, na co niby wydali swój majątek. Jako chłopiec w Denerim słyszałem te same historie. Ciągnęły mnie tak samo, ale to kłamstwo, synu. Wyznaczę ci szlak, ale gdy nań wkroczysz, czy zaprowadzi cię do bestii, czy bestie do ciebie? Nie podpisany list ojca do syna. Kultyści. Jak chcesz. Robi się. Stenie. On też może jakimś kurde tym dostać specjalizację. Zerknijmy sobie. Champion. Plus 2 do siły woli, plus 1 do sprytu. Berserker, plus 2 do siły, plus 10 do żywotności. Łupieżca. Plus 1 do kondycji, plus 5 do odporności. Nie są to jakieś kurde hiper tutaj dodatki chyba, bonusy. Znaczy jak się wybierze specjalizację, to też tam masz jakieś umiejętności co do niej. Więc to jest spoko. On teraz będzie mógł tego fajnego miecza używać. Okej, niech będzie cios krytyczny. A więc Jussaris. I... Tutaj siły nie mam wystarczająco. Zerknąłem w ciekawości na swojego Wattpada w czasie przerwy i moje niedokończone opowiadanie, które wstawiłem kilka lat temu, zajmuje 528 miejsce na 1700 w kategorii fantastyka. Widocznie, no, myślę, że to nie najgorzej chyba, nie? 528 na 1700. I tym bardziej, że jest niedokończone. Ale nie wiem, co to jest Wattpad. Jakiś portal, w którym wrzuca się swoje opowiadania? Coś ciekawego, może też się zainteresuje. A tam są jacyś kultyści chyba. Dlaczego?
jeszcze? Uścisk zimy zajebisty jest to zaklęcie. A teraz pokazuję 205 miejsce na 710 w kategorii nadprzyrodzone. Będzie łatwo. Nie no, nieźle chyba. To może jak dokończysz, to będzie, kurde, wiesz, top 10. Jasne. Teraz największa zwała by była, oczywiście żartuję sobie, ale najlepsza zwała by była, jak ty byś teraz dokończył i by spadło, nie? W sensie, że największym urokiem tego opowiadania było to, że się nie, że jest niedokończone, nie? Nie wątpiąc w twoje umiejętności, ani trochę. Nie mam klucza. Jeszcze więcej ksiąg. Powinniśmy kilka spalić i w ten sposób się ogrzać. Jasne. Dziwne zwoje. Będzie łatwo. Saliński poziom umiejętności. Nie. A teraz będę miał 12 poziom, to będę mógł sobie chyba wymaksować właśnie, tylko muszę, kurde, dojść do tego 12 poziomu. Otwieranie zamków będę mógł sobie wymaksować. Nie jedna książka tak wyszła, że najpierw było publikowane rozdział po rozdziale gdzieś tam na jakimś portalu albo w jakiejś gazecie. I jako, że było wysokie zainteresowanie, no to gość pisał dalej, nie? No i w końcu uzbierało się tych rozdziałów tam, ile się powinno uzbierać. Uzbierało się łącznie stron takich książkowych tam z 300, no i wydał książkę. Bo widział, że zainteresowanie jest. I może fakt, że całkiem nieźle sobie radzi te twoje opowiadanie na tej liście, no powinno cię dać do myślenia, nie? Bronto. Co to jest? Nie będzie liczba. Tylko
Co tam? Dużo wroga będzie. Kiedyś w Empiku natrafiłem na opowiadanie gościa, co zaczął właśnie na Wattpadzie i jakieś wydawnictwo zauważyło jego popularność, ale on wyrobił kilka milionów odsłon swojej książki. No, z tym wydawaniem książek to ci powiem, że jest... Na pewno wiesz o tym zresztą sam, ale nie każdy może wie, że... To musi być taka trochę... niewdzięczna praca czasami, bo ty napiszesz książkę, przez 2 lata piszesz ją, a potem ktoś przeczyta i powie, a nawet jeżeli się spodoba i jakiemuś wydawnictwo ją wyda, no to teraz ile ty będziesz miał procent z tego, z tej ceny? Musisz się dogadać. A jak dopiero zaczynasz to będzie bardzo mało na pewno. I dajmy na to, że to jest... Książka kosztuje 20 zł. Nie, no to już teraz chyba więcej kosztują. 30 zł, tak? 40? 30 chyba? To dajmy na to 30 zł jest cena, a ty z tego dostaniesz... Nie wiem ile, nie? Ale dosłownie kilka procent. Dajmy na to... Nie wiem, 2? 1%? Centralnie, nie? Później się chyba więcej dostaje, zależy jak się ugadasz oczywiście. Kurde, tutaj jest... Co tu się dzieje? Weźcie, idźcie stąd. Widzę, że nie idzie wam. Czyli masz, dajmy na to 1%, nie? Na początek, na sam początek masz mało bardzo, nie? Bo jesteś niepopularny jeszcze, to dajmy na to 1%, no to... Kurwa, myślałem, że to mój padł. Mówiąc w skrócie, fajnie jakbyś miał chociaż zeta z jednej książki i teraz ona jeszcze musi się sprzedać w 100 tysiącach egzemplarzy, żebyś dobrze zarobił za tą książkę, nie? I teraz jak to zrobić, żeby ludzie ją kupowali? No to o tym się zajmuje wydawca, że on ma ją rozreklamować i tak dalej, nie? I za to ty, dlatego taki duży procent sobie zabiera za to. Z tym, że to ich reklamowanie wcale nie musi być tak, efektywne. Więc ogólnie fajnie jest napisać dobrą książkę na pewno. Fajnie jest, jak ludzie ją znają i się jarają i gadają i żyją tym światem, który ty stworzyłeś. Zajebiste, nie? Ale to może być bardzo nieopłacalne po prostu. Może ci się w ogóle to nie opłacić, ta cała praca. Jeszcze później możesz mieć szczęście i może nakręcą film na podstawie tej książki, nie? Wiesz. Ale to może tak być, ale może też tak nie być, no właśnie, kurde, nie? Natomiast jeżeli napiszesz grę na przykład, jakiś, albo... Znaczy grę, na przykład scenariusz do... historię do gry, scenariusz, no to... Zależnie ile ty tam dostaniesz za to pieniędzy, nie wiem, tam już się chyba od procentów chyba się nie bierze wtedy, tylko dostajesz normalną wypłatę za pracę przy tej grze, mi się wydaje. To wtedy nie dostaniesz jakiegoś wielkiego pieniądza, ale masz pewność, że będziesz miał jakieś pieniądze z tego w ogóle, nie? Bo jak napiszesz książkę, to możesz, kurde, nie, nic z tego nie mieć w sumie, nawet. Możesz mieć wszystko albo nic. I to jest to. Ale ja lubiłem często pisać też opowiadania, więc wiem, że to jest zajebista przyjemność. Ale tak, żeby zrobić coś z tego naprawdę dobrego, no to to wymaga pracy, no bo jednak musisz siedzieć, rozkminiać i to pisać, no nie? Że to się samo nie robi. I poświęcić swój czas, na przykład Stephen King mówi, że 4 godziny dziennie pisze, nie? No to chyba nie aż tak dużo, z jednej strony on zarabia w chuj hajsu, jest bogaty, nie? I tylko 4 godziny dziennie pisze, no to spoko, ale i tak
to jest dużo w sumie, nie? Bo jeżeli ja na przykład pracuję normalnie, jak człowiek każdy inny, no to skąd ja wezmę 4 godziny dziennie na pisanie książki, jeżeli nie wiem, czy mi się to kiedykolwiek opłaci, nie? Może się okazać, że nikt tego nie pozna poza moimi najbliższymi znajomymi, rodziną i nikt tego nie wyda, nikt się nie dowie o tym w ogóle, a ja będę przez rok 4 godziny dziennie swojego czasu wolnego siedział i pisał, nie? Także to po prostu trzeba podjąć ryzyko i nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Tak się rozgadałem na ten temat po prostu, ale... Robi się. Jeszcze gorzej zresztą jest z pisaniem scenariuszy, tak by the way. Bo do filmu, nie? Bo scenariuszy do filmów jest więcej chyba nawet niż książek, nie? I żeby w ogóle ktoś się twoim scenariuszem zainteresował, żeby na podstawie jego film zrobić, to jest po prostu prawie jak w Totka wygrać, nie? A jeszcze napiszesz taki scenariusz i oni jednak stwierdzą, że żeby zrobić z niego w ogóle film, to musimy pozmieniać połowę, nie? Więc to jest jeszcze gorzej. Znaczy to jest po prostu źle, kiepsko, nie? Musisz mieć farta jak nie wiem co, żeby faktycznie napisać scenariusz i żeby wydawca go przeczytał i stwierdził, że on jest dobry taki jaki jest i że na podstawie tego zrobimy film w ogóle. W ogóle jeszcze po pierwsze to jakoś ktoś musi polecić komuś ten scenariusz do przeczytania. Są agenci, którzy szukają takich rzeczy, nie? Ale oni siedzą i oni mają na przykład ze 100 scenariuszy i on siedzi i tylko przegląda pierwsze dwie strony na przykład, nie? Albo pierwszą stronę tylko. I jeżeli już pierwsza strona go nie zainteresuje, no to na razie. To już twój scenariusz nie będzie miał filmu dla kogokolwiek pracuje ten agent, nie? Bo on na pewno nie czyta każdego, taki agent nie czyta każdego jednego scenariusza całego. Czyta tylko pierwszą stronę, może dwie i już ma być zajebiście, nie? Bo to jest scenariusz filmowy, to znaczy, że mniej więcej wychodzi tak, że jedna strona to jest jedna minuta filmu. I to już film będzie dobry, jeżeli na samym początku cię zainteresuje, nie? Takie jest rozkminianie po prostu. Więc jeżeli nie zainteresuje go pierwsza strona albo dwie, no to już masz po zabawie, nie? Czyli inaczej mówiąc, podsumowując, najpierw piszesz scenariusz filmowy, zajmuje ci to jakiś tam czas, dużo czasu, nie? Rok na przykład, dwa. Potem wysyłasz to do agentów różnych. Potem on, każdy z tych agentów czyta tylko pierwszą stronę, może dwie i stwierdza, czy to jest fajne, czy nie. Jeżeli masz farta jak chuj, mówiąc w skrócie, to jednak mu się podoba. Wysyła to do producenta. Producent to czyta. Stwierdza, czy to może być takie, jakie jest. Jeżeli masz farta jak chuj, to mu się podoba takie, jakie jest i dopiero będą robili z tego film. A i tak każdy najbardziej pamięta reżysera, który wyreżyserował film i aktorów, niż scenarzystę, nie? Więc twoje nazwisko gdzieś tam jest, ale... Poza tym, jako scenarzysta, może napisałeś jeden dobry scenariusz i może to będzie wszystko. A żeby wyreżyserować film, no to trzeba być dobrym reżyserem. Żeby dobrze zagrać, to trzeba być dobrym aktorem, nie? A może tobie się raz napisało dobrze? Może nie. A na pewno jak już zrobili jeden film na podstawie twojego scenariusza, no to za drugim razem pewnie może przeczytają 4 strony zamiast 2, nie? Zanim odrzucą twój scenariusz, nie? Może. Także to jest chyba najmniej, kurde... To jest jeszcze gorzej niż pisać książki chyba. Klientuję. No to tak samo jak ja robiłem, tylko że ja teraz już, kurde, ja zmieniam swoje zainteresowania co jakiś czas i ten, i na przykład mi się już tam, czasami mam ochotę coś napisać, ale później stwierdzam, że na przykład, no, że musiałbym posiedzieć przy tym dłużej po prostu niż, musiałbym dłużej przy tym posiedzieć i później jednak
ostatnimi czasy rezygnuję i nie piszę już, ale kiedyś jak byłem młodszy, to pisałem bardzo dużo. Teraz to już też myślę często o pieniądzach bardziej. Znaczy wiecie, mógłbym zamiast streamować siedzieć i pisać książkę na przykład, ale... Bo mam te parę godzin dla siebie w tej chwili, ale no... Nie wiem. Chyba nie, znaczy się wiecie, no ja lubię się... Ja mam stresującą pracę, to siedzę i się relaksuję sobie, gram w gierki i gadamy se, nie? Może jeszcze gdzieś bym znalazł dodatkowe parę godzin, ale to 4 godziny jeszcze mam wykrzesać, żeby na przykład pisać tak jak Stephen King, no to chyba, nie wiem, to byłby cud chyba, nie? Ja piszę dla samej zabawy, lubię tworzyć fantastyczne historie, więc jak mam jakiś pomysł i troszkę wolnego czasu, to siadam i piszę, a publikuję od niedawna zmotywowany przez znajomych. No i o to chodzi. To mówię dokładnie tak samo jak ja kiedyś miałem, nie? Ty może wiesz co zrobisz tu? Ja chcę sprzątać! O kurwa, jeszcze tu przybiegli. Niedobrze. Oj, niedobrze, niedobrze. Poza tym fajnie by było, jakbyś zarabiał na tym, co lubisz robić, nie? Na przykład lubisz pisać fantastyczne historie, no to pisz, publikuj na właśnie jakiejś takiej stronie. Pierwszy raz o niej słyszę, szczerze mówiąc. Jak to się tam nazywało? Wattpad, tak? Na jakiejś takiej stronie popularnej publikuj, nie wiadomo, może ktoś kiedyś ci za to zapłaci, nie? Ja też jestem dobry w różnych rzeczach, nie w graniu, w sensie, że granie w gry to nie jest rzecz, w której jestem najlepszy, nie? Ale po prostu potrzebuję tego relaksu, no i tyle, nie? Naprawdę potrzebuję. Ale najbardziej właśnie mi się wydaje, że się opłaca napisać jakąś historię, która później będzie na przykład w jakiejś grze wykorzystana jako scenariusz do gry, czy tam historia ogólna, nie? Tak mi się wydaje, bo to jest największe prawdopodobieństwo, że będzie sukces tego produktu. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Największe prawdopodobieństwo, że to będzie sukces produktu, nie? Bo jednak gry są najbardziej popularne i też potrzebują historii. Jakiś scenariusza jakiegoś, nie? Właśnie. No, fabuły po prostu, inaczej mówiąc, nie? Dobra, ty musisz sobie łyknąć. Staram się nie używać właśnie tych okładów, ale teraz nie ma jak memory gun wyleczyć. Więc... Kogo my tu bijemy w końcu, kurde, bo już sam nie wiem. Którego bijemy? Nie to. To. No, damy radę, bo tak się przez chwilę się zmartwiłem, że Morrigan może oberwie za bardzo.
Yeah. Nice. Zaczynajmy. Robi się. No wiadomo, że żeby pisać dobre, żeby w ogóle pisać książki i opowiadania czy coś, to trzeba to lubić, no bo przecież nikt nie siedzi i nie płacze nad tą kartką, że musi wymyślać jakieś fajne historie, nie? No, pisząc historię, samemu je przeżywamy, no i wiesz, później na pewno każdy czeka na tą satysfakcję w postaci tego, że ludziom się podoba i że na przykład lubią sobie chociażby rozmawiać o tym, co przeczytali, nie? Jeżeli na przykład gdybym ja napisał historię Dragon Age'a, jaka tutaj jest, to jarałbym się faktem, że później ktoś siedzi i sobie gada na ten temat, co nie, że mają jakieś, jakie były motywacje postaci i tak dalej, to jest wszystko właśnie fajne, no. No, a przy okazji fajnie jakby za to jeszcze pieniądze były, no bo jednak sprawiasz komuś tą satysfakcję, wymyślając tą historię i dajesz mu tą rozrywkę, przyjemność. Za to powinno się płacić ludziom. No ale co zrobisz? Nie zawsze tak jest. Kurde, mag. A ja oczywiście wybiegłem na pałę. To wyślij mi, ja chętnie przeczytam Takeshi, jak chcesz. Ja chętnie przeczytam, bo ja lubię takie fazy. Albo napisz nawet tutaj, może ktoś później zobaczy na czacie, to se wejdą, ja tam nie mam problemu z tym, żebyś tutaj napisał. A później mi napisz. Jak chcesz się na przykład pochwalić, to niech sobie ludzie, jak później będą oglądali ze streama powtórkę, tam jeszcze czat będzie, bo w odcinkach to wiadomo, że nie ma. To sobie zobaczą, może wejdą jak będą chcieli na tego twojego odpada. A mi napisz jeszcze na tym, na Discordzie najlepiej, bo ja później tutaj nie znajdę tego. Jak masz ochotę, oczywiście. Bo tutaj na streamach z Dragon Age'a zauważyłem, że dużo ludzi nie siedzi, ale później ludzie dooglądują, bo ja w statystykach widzę ten raz, że wyświetleń jest więcej niedługo, tam później coraz więcej, nie? A dwa, że czas oglądania ten faktyczny na danym filmie, na danym zapisie ze streama cały czas rośnie, to znaczy, że ludzie nie tylko klikają i wchodzą, żeby zobaczyć, żeby wejść, tylko jeszcze oglądają sobie, nie? Więc jeżeli to rośnie, to znaczy, że ktoś ogląda, to znaczy, że możesz napisać, może ktoś zobaczy to. I tak.